dobry, witam na forexjesttrader.com. Jest godzina 9:51, 23 maja. Aktualnie widać, jakaś wyprzedaż rozpoczęła się na euro. Zwróćmy uwagę, jak to wygląda na wykresach 4-godzinnych. Szczególną uwagę na tą sytuację zwrócili zapewne moi kursanci, którzy dokładnie wiedzą tutaj, o co chodzi w tej sytuacji. Piękne wyprzedanie po fladze na wykresie A4 z danym prawdopodobieństwem pójścia tego uderzenia w dół jeszcze niżej. Konkretnie patrząc na tą falę wcześniej, można się domyśleć, jakie to uderzenie kolejne w dół może wystąpić. Natomiast samo wyprzedanie tutaj z tej flagi nastąpiło w okresie piątkowo-niedzielnym. Także dzisiaj jeszcze w nocy to wyprzedanie następowało i no, to nie były takie dogodne momenty, chyba że na wykresie H4 gramy. Dla daytraderów na wykresie 30-minutowym, o, tutaj niedziela się otworzyła, proszę zwrócić uwagę, i tutaj mamy nocne zagranie, to jeszcze nie jest komfortowe, mimo tego, że dane jak najbardziej wyszły złe o godzinie dzisiaj. Po 9 i o 10 wychodzą dane, można sobie sprawdzić na Forex Factory. I no właśnie, wróćmy do wykresu 4-godzinnych. Na funcie również jest wyprzedaż, nie wygląda to aż tak atrakcyjnie. Na indeksie również zaczyna się wyprzedaż. Teraz jesteśmy na kluczowym poziomie, zobaczymy, czy on się odbije od tego poziomu indeksu, od tego poziomu wsparcia. Proszę zwrócić uwagę, jaki piękny poziom wsparcia tutaj. I czy go przybije, tak? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego być może chwilowo bierze oddech teraz euro, dlatego być może musi nastąpić jakieś przetasowanie, żeby tutaj to oberwanie się z tego poziomu na euro-dolarze nastąpiło agresywnie i konkretnie, muszą być bardzo konkretni, mocni sprzedawcy. Także to jest bardzo kluczowy ruch na rynku i wprawdzie w tym momencie mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się stanie. Musimy jeszcze wykonać transakcję w odpowiednim momencie. Bo proszę zwrócić uwagę, że wykonując transakcję 15 minut wcześniej, byśmy byli tutaj pod kursem 40.00 i aktualnie bylibyśmy 30 punktów do tyłu, łącznie ze spreadem, tak? Także zły moment sam wejścia w transakcję, mimo tego, która duże prawdopodobieństwo pokazuje spadku, może być błędem. Chodzi dokładnie o momentum. Także tego typu zagranie nie jest pewnym tutaj sygnałem do wchodzenia w transakcję krótką, mimo tego, że ten spadek może się odbyć bardzo intensywnie. Po prostu tutaj mamy zbyt dużą wyprzedaż już na dany moment, tym bardziej, że ta fala ma ze 100 punktów ponad, tak? Także oddech 40-50 punktów może nastąpić i zobaczymy, jak znowu będzie kurs schodził w dół. Także nie jest to do końca po prostu komfortowy moment do wejścia pewnego w rynek, tak jak ja to robię, gdzie szukam prawdopodobieństwa 80 i więcej czasami procent na udaną transakcję w danym momentum. To znaczy, jak wejdę w rynek, to od razu, żeby on zaczął spadać, a nie, żeby cofał się 30 punktów, bo to dla mnie nie ma sensu. Także zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Możemy zwrócić uwagę też na pozostałe dzienne wykresy, które będziemy obserwowali z perspektywy M30. Podejrzewam, że na pozostałych wykresach również podobnie sytuacja się kształtuje. No ale możemy zrobić krótki przegląd, żeby zobaczyć, co ciekawego tutaj dzieje się na 30-minutowych pozostałych wykresach. Ostatnio podobna sytuacja wyprzedaży była na US Dollar Canadian i mieliśmy tutaj fałszywe wybicie. Proszę zwrócić uwagę, jak nastąpiło wybicie w dół. Było to mniej więcej coś takiego. Mieliśmy sytuację trójkąta, trójkąt schodził w dół, wszedłem w rynek tutaj. Jak rynek pokazał, że może spadać i cofnął się, znowu spadał. Tu było wejście w rynek, ale pokazał rynek, że już nie miał siły dużej spadkowej, odbił się. I tutaj jak rynek wybijał się tą świeczuszką do góry, już był stop. Czyli po prostu zarobek tutaj podwójną ilością kontraktów, bo ten instrument działa, że tak powiem, z niskim priorytetem, jeżeli chodzi o ilość pipsów na dany dzień. Także on może się poruszać 100 i mniej punktów na dany dzień. Tutaj było dosłownie kilka punktów zarobku na tej transakcji. Pierwsza transza zamknięta, druga zamknięta na zero. Ale zwróćmy uwagę na inne waluty na dzisiejszy dzień, jak to wygląda.
czy mamy jakieś charakterystyczne zagranie, które dałoby nam pewność, że ten kurs będzie spadał czy rósł, albo sugerował taką zależność. To już euro, frank dużo lepiej wygląda niż euro, dolar na wykresie 30-minutowym. To jest pattern kontynuacji, proszę zwrócić uwagę. Także jest jakiś pattern kontynuacji. Jeżeli on się będzie wyrywał do spadku tutaj, a właśnie to robi, bo euro, dolar spada, to mamy szansę na to, żeby ten patternik coś pokazał. Tylko trzeba by zrobić analizę H4 i tak dalej, wgłębić się tutaj w szczegóły. Mówię tylko, że po prostu lepiej wygląda to odnośnie patternu formacji niż sam eurodolar. O, lepiej to wygląda niż taki spadek, prawda? Pionowy w dół. Bo po pionowym spadku w dół możemy oczekiwać odwrotu do góry, tak? Także o to głównie chodzi. Jest pionowy spadek w dół i nie wiadomo, tu nie ma żadnej formacji, jest prosta fala tylko. Ten kurs może strzelić tu do góry, może wziąć oddech tu, a może dalej agresywnie spadać. Tego dokładnie nie wiadomo. Dlatego formacje są tak przyjemne w używaniu przy wejściach w transakcje. To wyrwanie nastąpiło wszędzie tutaj po godzinie 8 dzisiaj widać. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego oprócz tego euro franka, który ma tutaj swoją formację, swój patternik, tak, do potencjalnego spadku. Zwróćmy uwagę, jak on wygląda na H4. Bardzo wyprzedany, dalej w trendzie, kontynuuje. Bardzo fajnie, przyjemnie. Trzeba by pomniejszyć tutaj wykres, zobaczyć, jak te wsparcie opory funkcjonują, tak. Również przez pryzmat D1 i tak dalej. To omawiamy na kursie online, jak wykorzystywać tą formację i na wykresie H4, i na wykresie M30. Tutaj transakcja byłaby na wykresie tylko M30, czyli z perspektywą kilkudziesięciu punktów w pierwszym strzale pewnym takim do zabrania ilości punktów, ponieważ na H4 tego w ogóle nie widać, bo to jest prosta fala na H4, także nie wiadomo, kiedy dokładnie ten kurs wyprzeda się już ostatecznie na dany moment. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do udanego tygodnia tradingu. Pozostałe wideo analiz dziennych. Dziękuję, pozdrawiam.